Pytanie referendalne, czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego wieku emerytalnego, jest po prostu pytaniem nieuczciwym, bo sugeruje od razu odpowiedź. Natomiast gdybyśmy zadali pytanie, czy jesteś za utrzymaniem wieku i w konsekwencji za niższą emeryturą, bądź też czy jesteś za wydłużeniem wieku i w konsekwencji za wyższą emeryturą, tak zadane pytania są dużo bardziej uczciwe i wtedy nasi respondenci mogą się nad tym zastanowić i odpowiedzieć rzeczywiście tak lub nie. Dlatego też w tej formie, w jakiej wnioskodawcy zwracają się o poparcie ich wniosku, nie można dopuścić do tego, aby to referendum miało miejsce, bo ono po prostu jest nieodpowiedzialne i w efekcie jest bardzo niebezpieczne dla przyszłości systemu emerytalnego, a tak naprawdę wszystkich Polek i Polaków.